Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Beata Cwalińska w programie Fortuna Wiedzy. Kochani, kto już jest ze mną, kto już się obudził, to zapraszam do wspólnej zabawy, bo będzie się tutaj dużo działo i będzie mnóstwo okazji ku temu, żeby wygrać dobre pieniądze. Pierwsza zagadka już przed nami. No, jedna różnica do odnalezienia. Wy się przyglądacie, ja od razu uprzedzam, będzie dzisiaj trudno. Będzie to program dla osób, które lubią wyzwania, lubią podejmować duże wyzwania. Pierwsza zagadka na razie prosta. Do odnalezienia tylko jedna różnica. Wy się przyglądacie, ja szybciutko przypominam zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu zostaną rozegrane zagadki interaktywne, do których możecie się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętajcie, płacicie za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Was ze studiem. Aby dostać się na antenę, musicie trafić na otwartą linię. Aby trafić na otwartą linię, musicie jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszycie dzwoniąc pod nasze numery. Musicie zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziecie w regulaminie. No i jeżeli Wasz telefon trafi na otwartą linię, zostajecie automatycznie na żywo połączeni z moim studiem, a po połączeniu ze studiem na żywo udzielacie mi prawidłowej odpowiedzi i wygrywacie nagrodę. Zasady i regulamin na 378 stronie Gazety Telewizji Polsat. Kochani, zasady za nami, a przed nami zagadka, przed nami pierwszy zwycięzca, pierwsza osoba, która przywita się tutaj ze mną. Przed nami również dużo pracy. Ja dzisiaj przygotowałam dużo zagadek, dużo pieniędzy do rozdania. W tym programie nie ma żadnych ograniczeń. Możecie wygrywać wielokrotnie. Osoby, które rozwiążą jedną zagadkę, równie dobrze, jeżeli znają odpowiedź na kolejną, mogą się tutaj do mnie dostać. Halo, halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Gdzie znajduje się jedna różnica? Na prawym obrazku pod piersią brakuje takiego elementu zdobnego. Elementu ozdobnego, to jest bardzo dobra i wyczerpująca odpowiedź, drogi panie. 100 zł wędruje do pana. Ja się bardzo cieszę i gratuluję i wędruję do kolejnej porannej zagadki. Kolejna okazja do tego, żeby zarobić pieniądze. Słuchajcie, dwie różnice. Ja mówiłam, ja ostrzegałam, więcej elementów, poziom trudności z każdą zagadką będzie wzrastał. No dobrze, 100 zł do wygrania. Ja przypomnę tylko, szukamy dwóch różnic między tymi dwoma zdjęciami. Gdzie one się ukryły? Trzeba mi o tych różnicach opowiedzieć, tak jak pan, który przed momentem trafił i opowiedział mi o tej jednej. Zasada jest prosta. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma co się zastanawiać. Jeżeli już widzisz dwie różnice, to zapraszam tutaj do mnie serdecznie. Przypomnę tylko, że tutaj do mojego studia prowadzą dwie drogi. Pierwsza droga to droga dla telefonów komórkowych. Jest to gwiazdka 7304, a druga dla telefonów stacjonarnych. 0704-304-304. No dobrze. No to czy ktoś już widzi dwie różnice między tymi dwoma zdjęciami? Gdzie one się ukryły? Gdzie ten nasz grafik tutaj pomajstrował, pokombinował? Proszę bardzo, już ktoś widzi. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest to, co mówiłam na początku. Gdzie są dwie różnice? Jedna tutaj po prawej stronie na obrazku, ramię jest przykryte. No dobrze, a druga? A druga tutaj we włosach brakuje kosmyka włosów. Nie, to nie jest niestety prawda. Dla wybranych. Program dla tych osób, które posiadają taką umiejętność, jaką jest spostrzegawczość, umiejętność porównywania, umiejętność wychwytywania szczegółów. Trzy różnice. Umiejętność wychwytywania szczegółów, ponieważ to są naprawdę bardzo drobne, mało widoczne szczegóły, które różnią te dwa zdjęcia i trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby je znaleźć. Trzy różnice do odnalezienia. Pamiętajcie, kochani, bardzo ważna zasada w tego typu zagadce to to, że nie zapłacę za podanie mi jednej różnicy i nie zapłacę za podanie mi dwóch różnic. Muszę tutaj usłyszeć pełną, wyczerpującą odpowiedź, czyli opowieść o trzech różniących te dwa zdjęcia szczegółach. Kochani, dużo elementów, dlatego naprawdę bardzo proszę o dobre przyjrzenie się, zanim traficie tutaj do mnie, zanim wybierzecie numer. Nie jest tutaj trudno trafić, sami widzicie, co się dzieje, natomiast zagadki są trudne, wymagają troszkę chwilę poświęcenia na to, żeby się dobrze przyjrzeć, porównać, sprawdzić, czy na pewno nam się coś nie wydaje, czy jesteśmy pewni. No i trzeba o nich opowiedzieć. Ja tutaj muszę wiedzieć i mieć pewność, że wy widzicie trzy różnice, że wiecie, gdzie one są. Jest to ważne także dla osób, które nie wiedzą, nie widzą, nie posiadają tej umiejętności. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie znajdują się trzy różnice między tymi dwoma zdjęciami? Aha, nie wiedziała pani, tak? Pani odłożyła słuchawkę. No, moi drodzy, tak jak już mówiłam, miejcie przygotowaną odpowiedź w chwili, kiedy dzwonicie. Tutaj już na antenie nie znajdziecie tych różnic. Nie jest problemem dostać się do studia, problem jest
ktoś. Ta suma jest jak najbardziej adekwatna do tego, co tutaj się dzieje. No ale cóż, kochani, czy ja nie ostrzegałam? Ostrzegałam, miałam już dwie pomyłki. Musicie się naprawdę dobrze przyjrzeć. Trafić tutaj do mnie z przygotowaną odpowiedzią. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dobrze, reżyserka, może ja od razu poproszę o powiększenie zagadki na pełen ekran, dobrze? Stali. Mogę zapewnić, że konkurencji na otwartej linii nie ma. W przypadku tak trudnych zagadek nie ma konkurencji. Nie sądzę, żeby było dużo osób, które sobie z tak trudną zagadką poradziło, więc naprawdę, jeżeli jesteś osobą, która wie, gdzie są trzy różnice, zapraszam Cię w tym momencie. Mam dla Ciebie jeszcze trzy chwile, specjalnie ode mnie. Słuchajcie, koniec programu. Ja już nie mogę czekać, nic nie mogę zrobić. No, czasu nie cofnę niestety, ani go nie dodam, bo nie mam jak. Czekam tylko na jednego zwycięzcę, na kogoś bardzo wyjątkowego, bardzo spostrzegawczego. 5000 zł, olbrzymie pieniądze na sam koniec tygodnia, na dobry weekend. Komu będę mogła oddać te pieniądze? Kto je ode mnie otrzyma? Dwie chwile, koniec programu. 5000 zł, dwie drogi do studia, wybieracie jedną z nich i tutaj do mnie trafiacie. No ja wiem, że czas minął, mam jeszcze dwie chwile, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, podyktuję Wam numer. Wybierzmy ten numer razem. Na pewno ktoś, kto znalazł te trzy różnice, zaraz trafi tutaj do studia, dobrze? To co? Szybciutko, łapiemy telefon i jeżeli sięgnąłeś po telefon komórkowy, wybierasz gwiazdka 7304. A jeżeli po stacjonarny, 0704-304-304. Dwie chwile, dwie drogi do studia. Kto właśnie razem ze mną wybierał numer? Słuchajcie, olbrzymie emocje. Olbrzymie emocje, bo zagadki trudne, bo nie ma pewności, czy ktoś rozwiązał tę ostatnią. No i olbrzymie pieniądze. Czy komuś się w ogóle udało znaleźć... Ja myślę, że największym problemem jest ta trzecia różnica, za którą ja walczyłam i byłam w stanie się prawie kłócić, że to są dokładnie takie same dwa elementy. Czy ktoś te różnice odnalazł? No nie, jeden jednak jest różny. Są tam ewidentnie trzy różnice. Pytanie tylko, czy ktoś wypatrzył wszystkie trzy, szczególnie tę trzecią, tę najtrudniejszą, bo w tym wydaje mi się jest problem. Jeden. Ostatni moment. Koniec programu. Ogromne pieniądze. 5000 zł. Słuchajcie, no ten program nie może się tak skończyć. Jak mi przepadną tutaj tak ogromne pieniądze, to ja będę miała straszny weekend. Jest koniec tygodnia. Chciałabym komuś zrobić taki prezent przed końcem tygodnia, na walentynki. 5000, naprawdę duże pieniądze, które jeżeli nie usłyszę zwycięzcy w studiu, przepadną. Słuchajcie, to jest moja praca, to jest moje zadanie w tym programie, rozdawanie Wam pieniędzy, ale musicie mi dać na to szansę, musimy współpracować. Dajcie mi szansę oddać te ogromne pieniądze, 5000 zł. Słuchajcie, ja już nic nie mówię, czekam na telefon od zwycięzcy. No ja nie mogę przyciągać programu w nieskończoność. Ja jestem skłonna chwilę tutaj na kogoś poczekać, na kogoś wyjątkowego, ale... Szkoda tych pieniędzy, bo jeżeli jest jedna osoba, która rozwiązała zagadkę, no to znaczy, że te pieniądze jej się należą wręcz, więc... Szkoda by było, żeby taka osoba tak ogromnej kwoty nie otrzymała. Słuchajcie, to się nie może tak skończyć. Ja się na to absolutnie, ale to absolutnie nie zgadzam. 3, 2, 1 i słyszę telefon, słyszę dźwięk telefonu, słyszę! Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, proszę odpowiedź. Trzy różnice. Pierwsza? Kolczyk w uchu. Świetnie. Druga? Szerokość bransolety. Tak, to była ta najtrudniejsza. Trzecia? I to, co zachodzi na łokieć lewy, taki sznurek. Sznurek, pasek, tak, dobrze, od zamka. Bardzo się cieszę, to jest prawidłowa odpowiedź. Wygrywa Pan 5000 zł. Życzę Państwu miłego, udanego weekendu. Gratuluję moim zwycięzcom. Pozdrawiam, pa, pa.